Zakładam, że tank, ale spójrzcie na to. Mamy w drużynie przeciwnej Ezreala, mamy w drużynie przeciwnej Jace'a, czyli dwie postaci, które będą cię obijać z dystansu. Jeżeli jesteś w stanie ultimatem sforsować chociaż jedną do skoku w tył, nagle okazuje się, że jest przestrzeń dla Dravena, żeby bardzo szybko pogonić. Jestem dużym fanem tego wyboru, okay, ale mój kontrargument mogą jeszcze poczarować. Będzie apem Alfred, bo to jest Gricek. I po prostu często myślę, tym gra. Okay. Zacznijmy od tego, co on dostanie jako przeciwnika na swojej górnej alei, bo w tym momencie jak wybrany Vladimir i pytanie, czy chcesz puścić Jace'a na górną aleję, czy jednak Vladimira? Na minimapie, jak widzimy, w okolicy nie ma przeciwników, ci skupili się na środkowej alei. Jest również Pyrka, który będzie zamykał Sebastiana Robaka, ten bez błysku, ten również bardzo niski poziom punktów zdrowia. Pyrka jest, to będzie pierwsza krew, no właśnie, i za chwilkę może być również druga. Smoka wzięli, ale będą musieli wziąć nogi za pas i po prostu stąd się katapultować. Dambaj! To była nierozważna decyzja, kosztem tego stracił błysk. W tym momencie obydwie formacje będą kierować się w stronę Heralda i o niego może się rozpocząć walka. Popatrz, tym razem to piraci mają przewagę, jeżeli chodzi o tempo. Oni wychodzą i ten połk ze strony Nika oraz Dambaja będzie wdawał się we znaki zawodnikom Wisły Płock. Muszą odpuścić Pyrka tutaj, niemal do zera obity przez jego rywali. I to Wisła Płock zaczęła tego Heralda, ale zakończył go zawodnicy Pirate Sports. Jeżeli chodzi o początkowy etap rozgrywki, popatrz, Benek zauważony przez Wyska. I oczywiście jest tu Wart. Co zrobi Damian? Czy pociągnie za spust? Czy wraz z Nikiem będą próbowali wyłapać Zwyro? I to jest błysk, i to jest atak do przodu! Bardzo wiele obrażeń! I jeszcze do tego Shock Blast! Ależ to była pięknie skomponowana akcja ze strony Pirate Sports! Jest to trzeci łącznie. I jest na pewno Wisła w okolicy, jest Gricek od boku, tylko ten będzie musiał użyć Erkę defensywnie za chwilkę, gdyż sam Niku, zobacz jak dużo nałożył na niego presji, kto zgarnie Smoka, kto go zesmajtuje, jest Benek, ale poświęci swoje życie również przy tej okazji. Bardzo ładnie Azir zagrał defensywnie, Kaskos wchodzi, to będzie dobra sytuacja dla piratów, jest zabójstwo, jest jedno, jest również drugie dla Dambaja, Pyrka będzie kolejną ofiarą, to jest całkiem dobra sytuacja dla piratów. Za każdym razem gdzieś się pokazuje. Sztuka przetrwania na pewno bardzo dobrze opanowana i należy to docenić, bo zobacz, trzy asysty mimo tak pasywnej gry, a Benek... Oj, Mystic Shot! Piraci przejmują tego stwora i bez żadnej odpowiedzi, bez żadnego odzewu ze strony Wisły Płock pojawi się tu Zwyro, ale on bardzo szybko będzie stamtąd zwiewał. Pyrka także sprawdza, jest ten wart kontrolny, ale bez Benka nie zabezpieczą, nie ukradną. I to jest Baron dla Pirate Sports. Wysek może mieć teleport na plecy. I będzie ta teleportacja, ale Szkackosz może mieć tutaj flankę, Zwyro zostanie wyeliminowany, o tym nie mam żadnych wątpliwości. Jest błysk i jest natychmiastowa anihilacja midlanera Wisły Płocka, ale czy Kaskos pogoni? Chyba nie będzie w stanie. Zillian w takich sytuacjach sprawdza się świetnie. Pół godziny gry i ani razu nie zasmakował zabójstwa ten Draven, co w jego przypadku stanowi bardzo duży problem. Oj, bardzo ładnie uniknął tego Niku swoim błyskiem i inicjacja totalnie stracona ze strony zawodników Wisły Płock. Jest Kaskos na plecach z tą plamą, on już w zasadzie jest One Man Army, jeszcze bardzo dobrze zagrana Zonia, wchodzą reszta piratów do abordażu, do zwycięstwa, do inhibitora, być może również do Nexusa. No i dotyrał do końca miesiąca wreszcie Renifer, bo jest ta wypłata, ale może być zbyt późno, rachunki oraz komornik wdzierają się do twojej bazy, tym razem to piraci stukają do drzwi. I wręcz by się chciało rzec do abordażu, ale w tym momencie możliwe, że... No Wisła Płock nie ma za wiele argumentów, ostatnia wieża upada i mają niesamowite kłopoty w bazie, ale jeszcze mogą się bronić chwilę. Jest ten kołpak, który w zasadzie jest kołpakiem rozpaczy, no i czwórka zawodników będzie nacierać. Ezreal, spójrzmy na niego, on jest niesamowicie mobilny. Benek wchodzi, dwa trupy dla Dambaja, może być jeszcze więcej, jest Guardian Angel dla Renifera i on może być tym ostatnim obrońcą, który jeszcze powstrzyma natarcie Pirate Sport i... Muszą wokół niego zagrać, jest inicjacja, jest wejście w Wyska, nie wiem czy to jest idealny cel dla niego, jest również zagrana w tym momencie, Zonia została przez niego, jest Kaskos na plecach i to może być koniec Wisły Płock, zobacz, mimo tego, że skupili się na dżunglerze, to pozostała część piratów obok siebie inicjują, wchodzą na przeciwnika, dwa trupy w tym momencie dla Dambaja, tylko Gricek, smutny Gricek, Gricek na malfajcie, czwarta gra, czwarta przegrana. Do szalup Wisła Płock, bo ten statek... Tonie, tonie i na same dno idzie. Piraci puścili was z dymem.